Mamy dany wykres pewnej funkcji g i teraz interesuje nas jaka jest granica tej funkcji przy x dążącym do 5 z naszej funkcji g od x. No to popatrzmy na wykres i spróbujmy odczytać tę granicę z wykresu. Czyli tak, nasze argumenty dążą do 5, czyli x dążą do 5, bądź z lewej, bądź z prawej strony. No to widzimy, że jak x dążą do 5 z lewej strony, to wartości funkcji, wartości funkcji tutaj Dążą do minus 6. Wartości funkcji dążą do minus 6. Jak argumenty, czyli x dążą do piątki z prawej strony. No to wartości funkcji również dążą z prawej strony do minus 6. Dążą do tej wartości, której tutaj brakuje w wykresie tej funkcji. Tutaj jest taka dziurka w tym wykresie. Czyli tą granicą będzie po prostu liczba minus 6. No i zauważmy, że to nie jest. Równe, ta granica nie jest równa wartości funkcji w tym punkcie, bo wartość funkcji w tym punkcie jest po prostu 0. Tutaj mamy wartość funkcji w tym punkcie, ona jest oznaczona tą kropą, tym punktem. Tutaj są wartości funkcji poza tym punktem, tu jest dla 5 wartość funkcji, no i tutaj mamy dalej wartości funkcji na prawo od 5. Czyli widzimy, że ta funkcja jest nieciągła w tym punkcie, ma taką punktową nieciągłość. No i to jest interesujący punkt, w którym. Wartość funkcji jest różna od granicy funkcji w tym punkcie. No i teraz warto pamiętać o tym, że granica mówi nam, jak zachowuje się funkcja w otoczeniu tego punktu. Nie mówi nam, jaka jest wartość funkcji w tym punkcie, tylko jak funkcja się zachowuje w otoczeniu tego punktu, do jakiej wartości dąży. Ale też nie mówi nam nic o tym, jak zachowuje się fun funkcja dalej od tego punktu. Mógłbym. Wymyślić wiele różnych funkcji, które miałyby tę samą granicę w tym, w tym punkcie. Na przykład mógłbym wziąć taką funkcję, która ma taki przebieg. Powiedzmy, że tak, tutaj jest wartość funkcji w tym punkcie, no i dalej jakoś tutaj sobie tak biegnie. No i granica tej funkcji przy x dążącym do 5, powiedzmy, że to jest funkcja f. Funkcji f od x to też będzie minus 6, bo tutaj widzimy, że jak dążymy do. Z argumentami do 5, no to tutaj wartości funkcji dążą nam do, do tej wartości, do minus 6, i tak samo z prawej, jak i z lewej strony. No mógłbym wziąć jeszcze inną funkcję, na przykład na przykład taką. Powiedzmy, że mam funkcję, która tutaj ma jakieś wartości, tutaj zmienia, i na przykład tutaj ma taki przebieg, potem jest nieokreślona przez jakiś czas i potem na przykład. Startuje stąd, i, i tutaj jest stale równa minus 6. O, mam taką funkcję. Stale równa minus 6 na tym przedziale. To widzimy, że granicą tej funkcji, nazwijmy ją h, przy x dążącym do 5 z funkcji h od x również jest minus 6. Czyli widzimy, że możemy mieć wiele różnych funkcji, które mają tę samą granicę w punkcie minus 6, a poza tym punktem mogą mieć zupełnie różne przebiegi. No ale ten punkt był w jakimś sensie wyróżniony, bo tutaj mieliśmy właśnie taki, taką nieciągłość, ale możemy oczywiście pytać o granicę w dowolnym innym punkcie. No to może tutaj sobie wyczyścimy, żeby mieć wolne miejsce znowu. No i na przykład ktoś mógłby zapytać, jaka jest granica tej funkcji g, czyli jaka jest granica tej funkcji g od x, na przykład przy x dążącym do minus 7. Do minus 7. Możemy pytać o granicę tej funkcji w dowolnym punkcie. No to na przykład dla minus 7, tutaj to widzimy, że zarówno z lewej strony, jak i z prawej strony wartości funkcji dążą do, tego, do tej wartości, która jest równocześnie wartością funkcji w tym punkcie. Czyli tutaj będziemy mieli po prostu, że to będzie równe wartości funkcji w tym punkcie, czyli G od minus 7. No, a to jest mniej więcej ile? No, to, to jest gdzieś tutaj. To jest mniej więcej minus 4,5. Minus 4,5. To gdzieś tyle będzie. No, ktoś może zapytać na przykład, jaka jest granica tej funkcji przy x dążącym do pi. To ile to będzie? No pi to jest 3,14159 i tak dalej, czyli to jest trochę więcej niż 3. Powiedzmy, że to jest gdzieś tutaj. No, to możemy popatrzeć, że ta granica. Tu znowu ta funkcja jest ciągła w otoczeniu tego punktu. Znowu wartości tutaj tej funkcji do, wartości tej dążą do wartości funkcji w tym punkcie, czyli ta granica to będzie po prostu g od pi. będzie równa wartości funkcji w tym punkcie. No i to patrząc tak na oko, to jest mniej więcej no ile to może być? Powiedzmy minus -5, 1, czy 5, 2, minus -5 i 2 na przykład. Mniej więcej taka jest ta granica, czyli możemy pytać o granicę w dowolnym punkcie. No, a tutaj pytali nas akurat w takim punkcie, w którym coś się dzieje ciekawego z tą funkcją, w którym ona ma taką nieciągłość. Więc tutaj na tym ta podchwytliwość tego zadania polegała.